Czesław z Oławy i Krzysztof Szatecki. Drodzy Państwo, Mirosław już w szrankach. No i pora przekazać głos jego heroldowi. Witam serdecznie, piękne damy. Wieści o waszej urodzie są znane w całej Europie, a i do nas na południe dotarły. Także Mirosław tutaj przybył, aby uświetlić ten turniej miecza długiego. Niemniej walczyć będzie, jak zawsze, z szarfą swojej damy. Oddaj to, co kurde moje, no. Kochane, można jechać do Hiszpanii, można jechać do Chorwacji. Ale jeden Grunwald, jedna królowa i jej damy, i moja oczywiście dama serca jest tylko tu i dlatego tu jestem, mimo kontuzji i wszystkiego, co się dzieje. Dziękuję. Mamy już pierwszego zawodnika przedstawionego pięknie dla swojej damy, jak co roku dla wszystkich dam, ale dla tej swojej jedynej szczególnie. No i jego przeciwnik, który już wkracza w szranki. Drodzy Państwo, w szacie zielonej jego przeciwnik Florian Brawidor. Brawo, drodzy Państwo! Panowie się przygotowują, my dopingujemy, drodzy Państwo. Ja zachęcam ze swojej strony, żeby nagradzać ich brawami, gdy będą dobre akcje, aby chciało im się walczyć bardziej, z większą gorliwością. Dobrze, to już kończmy gadać, zacznijmy walczyć. Czas gotów, sędziowie gotowi. Walka! Stop! Czas stop! Mirek, wyprostuj miecz. Mirek, dawaj go! Dobrze! Waj, no! Kam, Florian! Dobrze jest! Po nogach kogo nie chroni! Stop! Czas stop! Koniec czasu, panowie. Ku 24 do 12 wygrywa Mirek z Będzina. A to była walka w zupełnie innym stylu. Zauważyli państwo, prawda, tą moc. Dobrze, a teraz zanim oddam gadadło Jędrkowi, to poproszę tutaj w szranki Wiesława z Oławy i Krzysztofa Szateckiego, a przygotowują się Kortes z Żywca i Michał z Warszawy. Drodzy Państwo, teraz będzie starcie zacnych rycerzy, takich, którzy są przeodważni, takich, którzy są jednymi z najdzielniejszych. Drodzy Państwo, teraz nadchodzi w szranki jeden z najsilniejszych rycerzy na tym polu, Krzysztof Szatecki! Brawo, drodzy Państwo! Czerwona szata. On ma wiele, wiele na swoim koncie tytułów. Jest naprawdę jednym, myślę, z najbardziej utytułowanych zawodników w Polsce. Przyjdzie mu się zmierzyć jednak z bardzo trudnym przeciwnikiem, ponieważ, drodzy Państwo, 2 lata temu
Wiesław, który teraz wkracza w pole, został mistrzem tego turnieju. Brawa dla niego, drodzy Państwo! Wiesław z Oławy! Dodaj, że w zeszłym roku tylko o włos uległ Marcinowi i zajął drugie miejsce. Także potwierdza się to, co mówiłem. Tu się... Dobrze, panowie gotowi? Uwaga! Walka! Czas! Od kogo coś odpadło? Od Krzysia. Dobrze. Panowie, walka! Stop! Stop! Jeszcze raz na ramiennik. Czekamy jeszcze aż Robert opuści szranki. Walka! Dawaj, Wiesiek! Czas stop! Stop, Wiesiu! Kilka wam została. Uwaga! Gotowi? Walka! Stop! Stop! Natomiast poproszę do mnie sędziów. Drodzy Państwo, ja myślę, że zarówno Wiesławowi, jak i Krzysztofowi należą się wielkie brawa raz jeszcze! Bo walka była naprawdę niesamowita, niesamowita. Obaj tutaj zasługują na to, aby ich nagrodzić brawami. No, dawno nie mieliśmy tak dobrej walki, tak szybkiej walki. No i jeżeli na tym etapie turnieju mamy już tak dobre starcia, to co będzie potem? Co będzie dalej, drodzy Państwo? Bo tym razem punktów było bardzo dużo. 34 do 26. Wygrywa Wiesław. Zakończą się te rozmowy z sędziami i za chwilkę będziemy dalszą walkę mogli oglądać. I przypomnijmy sobie, kto będzie teraz stawał w szranki. Drodzy Państwo, ja bym chciał, żebyśmy teraz przywitali Korteza! Drodzy Państwo, Kortez wraz ze swoim chorążym już jest w szrankach. Wita, a będzie mówił. Witajcie, drodzy widzowie. Witajcie, drodzy organizatorzy, sędziowie, ale przede wszystkim witajcie, od zacne damy. Może Mirek mówił, że nieważne, gdzie się na świecie było, czy w Hiszpanii, czy w Chorwacji. Ja byłem i w Hiszpanii, i byłem w Chorwacji. I mogę wam powiedzieć, że jesteście... Przepraszam za to słowo, ale zaraz je wytłumaczę. Jesteście prawie najpiękniejszymi kobietami na całym świecie. To słowo jest, owszem, bardzo brzydko brzmi. Tym niemniej muszę wam powiedzieć, pamiętacie, może nie? Ale w zeszłym roku dostałem od was glejt. Uprawniający do schadzki. Było cudownie, dlatego teraz walczę
dla mojej najpiękniejszej Adrianny. Właśnie wywołuję ją, ale nie widzę. Gdzie jest? Gdzie jest? Tu jest. Moja najpiękniejsza. Tą walkę dedykuję tobie. Dziękuję bardzo.